Bitu nie mam na razie. Ewentualnie dośle. Mailem, może. Więc na bezbiciu albo na serca biciu. Na serca bicie. Słuchajcie, mordy. Przepraszam, to może brzydko, może moi mordacy do tego challenge'a skierowali mnie z urzędu pracy, ale nie jestem zarejestrowany w rapie. Dziś na tarczy antykryzysowej robię papier. Walczę z ostrym cieniem mgły. Napierdzielam te zwrotki jak zły. Nie bierz w tym udziału, ostrzegała mnie matka. Wiesz, że nominowana jest nawet nasza sąsiadka? Chujowo, na szczęście u niej challenge przeszedł bezobjawowo. Gorzej z prezydentem, najwyższy organ państwa, wspiera oddolną akcję na rzecz państwa, proszę państwa, nie zauważył, że to objaw niewydolności tego państwa. To był wers pod publikę, jak poglądy korwina Mikke. Wow, ta nawijka jest jak Judo i odklepanie maty, a kolejna linijka przebija rap maty taty. Ze stand-upu do rapu w rok? niezły skok. Wołomin. Biedny los polskiego stand gdy dostaje przytyk od rapera. Ten z Ciechanowa wytknął czerstwe żarty, ale nie powiedział, czy to ten niszowy, czy to ten popularny. Napisałem kilka żartów na z takiemu dawid I już wielki komik, a nie mało miasteczkowy. Czy ja przed chwilą powiedziałem, dawid to przejęzyczenie miało być David Bowie. Jestem ostry jak brzytwa, rywalizować nie mam tu z kim. Jakbym się urodził w Stanach, już dawno byłbym nikim. Ty na to powiesz o oziomie. Uważaj mordo, bo wylądujesz na ojojojoj omię. Taki suchar. Czasem myślę, że jedyne czego w Polsce trzeba, to ciągłych igrzysk i kłeba. Świeżego, powszedniego. Na szczęście z mojego rapu nie musi być chleba. Wolę se słuchać jak knap sięga nieba. I wcale nie liczę na stand ovation. Bawię mnie wasze misunderstanding ovation. Dobra, już spadam, bo mi się kończy serca bicie. A muszę dziś jeszcze upozorować własne życie. Zaraz dziś jeszcze to miałem. Eee, tak. Elo. Nominuję Tomasz Kot, kot aktorstwa. Stanisław Tym, kot komedii. Macie Kadamczyk, kot stand -upu. Resort Komedii Warszawa, takie pomieszczenie z kotami. Kociarnia. Coś takiego. Jeszcze raz drugie Elo.